Podcast Elektroda.pl. Witamy w 13 odcinku podcastu Elektroda.pl, grudzień 2021. W odcinku rozmawiamy o historii rozwoju telekomunikacji w Polsce. Przed mikrofonem Andrzej Mójnik na forum Tech Expert. W odcinku gościmy znanego na forum Elektroda.pl specjalistę o niku Zutket. Witaj, Boguś. Witam. Oraz znanego z niku Alek Z, autora ciekawych materiałów konstrukcji na Elektroda.pl. Witaj, Alku. Dzień dobry. Z mojego punktu widzenia pamiętam początki telekomunikacji jako POTS, czyli Plain Old Telephone Service, po prostu linia analogowa, na którą długo się czekało, a gdy już ją mieliśmy, to po prostu w domu pojawiała się para miedziana, dwa kabelki, do których mieliśmy podłączony telefon analogowy, no i mogliśmy wykonywać połączenia telefoniczne. No ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie ten telefon był bez tarczy. Telefon bez tarczy, bez wybieraka. Ja pierwszy telefon, który pamiętam, miał wybieranie dekadowe, czyli już był to ruch automatyczny. Podejrzewam, że była to jakaś centrala biegowa, być może Stroger, w późniejszym czasie pewnie już coś elektronicznego, a w przypadku telefonu bez tarczy, w jaki sposób to działało? A bez tarczy to był telefon na kork, na który my też czekali parę ładnych lat. To byłem bardzo szczęśliwy, bo w końcu mogłem do domu zadzwonić bez najmniejszego problemu, bo już telefon w domu był. No ja z kolei pamiętam, że u nas od zawsze był telefon tarczowy u dziadków i był to numer założony chyba tuż po wojnie. Tam oczywiście ten numer uległ zmianie, ale był ten telefon tarczowy. Natomiast u taty no to czekaliśmy na ten telefon aż do 1994 roku. A o ile wiem, chyba podanie było złożone kilkanaście lat wcześniej, więc czekało się na ten telefon naprawdę długo. Patrząc na zakończenie linii, to było gniazdo starego typu, do którego podłączony był telefon. Te dwa przewody, ta para miedziana gdzieś znikała w ścianie. I co działo się dalej? Kojarzę głowice telekomunikacyjne, takie łączówki LSA, na których one się łączyły z kablem takim wieloparowym. No nie, LSA, jeszcze tyle LSA nie było, to były głowice porcelanowe. Aha. Często jest to nawet w takich żywiennych puszkach na każdej klatce bloku, czy ewentualnie na budynku mniejszym, to taka głowica na zewnątrz wędrowała. To były głowice dziesięcioparowe, mniej więcej tyle starczało na budynek mieszkalny. Chyba je pamiętam, to były takie skręcane połączenia? Tak, one były przykręcane, miały śrubki przykręcane, z tym, że były dwa typy głowic, była to polska głowica, taka płaska i była jeszcze głowica sinusowska. U nas w piwnicy u dziadków, dom był przedwojenny, była taka właśnie głowica z chyba jedną kostką porcelanową z śrubowymi połączeniami i z ulicy wchodził w zasadzie do budynku kabel taki w oplocie ołowianym. Ile tam par było, trudno mi powiedzieć. Chyba telefon mieli wszyscy, no czyli by musiało wchodzić 5 par, bo budynek miał 5 lokali. No czy głowica była 10-parowa. Przeważnie taki kabel 10-parowy ołowiany był do tej głowicy doprowadzony. Natomiast same rozszycie par w kablu czy w złączach, no to już było różnie. Jeśli to było małe nasycenie telefonu w budynku wielorodzinnym, to ten kabel 10-parowy był tak zwany rozbijany na poszczególne głowice, często jest to dwie, czasami na trzy. Na głowicę było wyprowadzony po kilka par. Jeżeli to było dwie głowice, no to robiło się w ten sposób, że po pięć par na każdą głowicę i pięć par było między głowicami na wszelki wypadek, jak gdzieś trzeba było jakiegoś abonenta przepiąć między głowicami. Co dalej? Dalej to leciało kablem do szafy. Tam znowu głowice, troszeczkę więcej, większe, bo stuparowe. Tych głowic było już więcej. Średnia szafa miała, to się określało pojemności, czyli tak średnio miała 1200 par. Czyli tyle par w kablach można było do tej szafy doprowadzić i wyprowadzić. Bo to trzeba brać pod uwagę, że plus kable, które dochodziły, czy te rozdzielcze, które biegły od abonentów, czy od puszek abonenckich, to szafy. Dalej już były kable tak zwane magistralne, które biegły przeważnie bezpośrednio do centrali. Kojarzę takie szafy. Czasami były wolno stojące na takim małym fundamencie, czasami były blisko jakiegoś budynku, na ścianie budynku, czyli do nich trafiały te kable wieloparowe, dziesięcioparowe, być może więcej, a te kable magistralne to już były setki par. To był setki par, najmniejszy kabel magistralny to był stuparowy, ale przeważnie magistrale do szaf
tamtym okresie, gdzie było tylko telefonia analogowa, to często dochodziło po 300, po 400 par do szafy kabla magistralnego. No i już z szaf te kable magistralne biegły do centrali. Tutaj słyszałem takie określenie jak środek miedzi, czyli optymalizacja ilości zużytych przewodów do połączenia z centralą. Środek miedzi to dotyczył określenia, żeby ta centrala znajdowała się mniej więcej po środku zapotrzebowania na telefony. Chodziło o to, żeby te kable magistralne były jak najkrótsze do centrali, dlatego że pierwsze były dużej pojemności, po drugie często gęsto kable magistralne były robione z żył o grubszym przekroju. I od strony abonenta na takim gnieździe, na takiej parze miedzianej utrzymywało się podczas oczekiwania napięcie stałe. Ja jako dziecko ciekawy takich rozwiązań, pamiętam, że mierzyłem napięcie, to było kilkadziesiąt voltów, kojarzę, że około 47-50 voltów napięcia stałego. Podczas dzwonienia to było napięcie przemienne po to, żeby uruchomić dzwonek. 75. 75 voltów. Z tym, że jeśli chodzi o napięcie stałe, to w telefonie analogowej występowały trzy napięcia, czy wartości napięć, zaczynając od 24 volt, używały w centralach wiejskich. I 50 V, bo 50 V było napięciem dla central stożerowskich i 60 V dla pozostałych central krzyżowych i systemu Siemensa. Czyli już wiem, że w tym okresie prawdopodobnie miałem jakąś właśnie centralę stożerowską. Podniesienie słuchawki, to co pamiętam, powodowało zmniejszenie napięcia na linii. Pojawiała się rezystancja, impedancja telefonu na linii. Co działo się wtedy na centrali? Musiał ruszyć szukacz, jeżeli to był Stroger, to musiał ruszyć szukacz, czyli taki organ połączeniowy, który szukał, kto podniósł mikrotelefon i dopiero jak znalazł, no to podłączał kolejny organ połączeniowy, czyli wybierak grupowy, ale o tym pewno Boguś powie szerzej. Zanim ten szukacz ruszył, no to trzeba wspomnieć o tym, że każdy telefon, czy każdy moment instytucji miał własne wyposażenie w ręce od jednego do trzech przekaźników. Żeby było ciekawie, to były takie rozwiązania central, które miały jeden przekaźnik w działaniu podwójnym, to są centrale systemu Stożera systemu A, w centralach systemu 32AB tych przekaźników było dwa, a czasami nawet trzy. Specjalnie wykonanych, ale przyjmuje się generalnie, że były dwa przekaźniki. Był przekaźnik kontrolny L, który czuwał nad tym, czy abonent ma słuchawkę podniesioną, czy odłożoną na aparacie, i dodatkowy przekaźnik K, który przyciągał wtedy, jeśli już ten, co Alek wspomniał, szukać tego abonenta znalazł. Co się działo dalej? Może ty, Alek. W tym momencie tam jeszcze było tak, że szukacze mogły być albo obrotowe, albo podnoszące obrotowe, i dla takich większych central, no to w grę wchodziły jedynie szukacze podnoszące obrotowe, i to były zespoły o bardzo bogatym wyposażeniu przekaźnikowym. No w każdym razie ogólnie rzecz biorąc, ten zespół miał za zadanie podłączyć abonenta pod wybierak grupowy, wolny wybierak grupowy. Jeśli wspomniałeś o tym bogatym wyposażeniu przekaźnikowym, to pozwolę się tu stracić, że to nie chodziło o wyposażenie w samym wybieraku, bo wybierak miał tylko dwa przekaźniki, szukacz, przepraszam. Natomiast było bardzo bogate wyposażenie pomocnicze do całego systemu szukaczy, gdzie następowało określenie czy wyróżnienie pozycji na polu komutacyjnym, gdzie ten abonent się znajduje, żeby szukacz, który został wyznaczony do pracy, mógł go znaleźć. I stąd właśnie była ta spora ilość przekaźników w wyposażeniu startowym, a jako ciekawostkę mogę podać, że nawet znajdowała się tam lampa elektroniczna. Czy te zasoby były ograniczone? Czy gdyby się umówić i podnieść na przykład w mieście wszystkie słuchawki w kilku blokach, to byśmy zablokowali zasoby centrali, szukacz by nie mógł, nie byłaby wystarczające zasoby, czy to było wyskalowane na tyle osób, ile jest abonentów? Zdecydowanie zabrakłoby. Zabrakłoby to, i to bardzo szybko, bo przyjmowało się, że jeden szukacz na 10 abonentów. Na centralach miejskich troszeczkę ten współczynnik był inny, w zależności od tego, jaka to była centrala, gdzie była umiejscowiona i czy centrala obsługiwała te dwa wiązki wyjściowe, wtedy tych szukaczy było więcej, ale generalnie można było centralę zapłacić. Z
czym to skutkowało? Brak sygnału w słuchawce? Dostałbyś sygnał zajętości albo ewentualnie niedostępności. Okej. Bo jednak no, w większości chyba przypadków było tak, że to wyposażenie abonenckie pozwalało w przypadku, kiedy szukacz był niedostępny, był zajęty, no, podać jednak sygnał niedostępności albo zajętości w kierunku tego, który podniósł. W czasie to było różnie. Ja powiem, że był podawany sygnał nieosiągalności, w prostszych wersjach był sygnał zajętości, a bywały wersje, gdzie po prostu nic nie było. Cisza. Ja pamiętam z tego okresu właśnie sygnały generowane przez centralę, czyli sygnał zajętości, sygnał po podniesieniu słuchawki, sygnał dzwonienia. No i tutaj było mocne rozgraniczenie, rozmowa lokalna, rozmowa miejscowa z wykorzystaniem tej samej centrali i rozmowa międzymiastowa, gdzie było to takie charakterystyczne marszrutowanie, taki szybki sygnał, on nie zawsze kończył się sukcesem. No właśnie, jak to wyglądało? Gdy dzwoniłem w zakresie miasta, dostałem, ten szukacz mnie znalazł, dostałem sygnał, wtedy to było wybieranie dekadowe na takiej centrali biegowej. Co działo się dalej, gdy wybierałem numer miastowy? Może jeszcze zanim przejdziemy dalej, powiemy parę słów w ogóle, skąd się te sygnały brały. Mianowicie w centralach Strougera były do tego specjalne maszynki sygnałowe, takie elektromechaniczne przetwornice wraz z systemem przekładni i krzywek, które w odpowiedni sposób taktowały te wszystkie sygnały. W późniejszym czasie były to już elektroniczne zespoły sygnałowe, zrobione już normalnie na układach scalonych i tranzystorach. Może pamiętasz o tym, że sygnał nieosiągalności typowy, ten trójtonowy, początkowo na centralach to żelazny nie występował. On się pojawił dopiero wtedy, jak na centrale weszły maszynki sygnałowe elektroniczne. Wspomniałeś o sygnale maszynowania. To był specjalny sygnał marszrutowania, ale on się też pojawił dosyć późno. Początkowo tego sygnału na centralach strażerowskich nie było, po prostu on był kompletnie niepotrzebny. On się pojawił dopiero wtedy, jak w węzłach pojawiły się centrale elektromechaniczne, ale już rejestrowe. Potrzebne to było po to, że tam procedura zestawiania połączenia między centralami była troszeczkę inna. Często trwało to dłużej niż na centralach strażerowskich. O dziwo. A dlaczego to w międzyczasie może wytłumaczymy? I żeby abonenta zająć czymś, to puszczano mu właśnie tą maszrutę, żeby on ją posłuchał, a w międzyczasie centrale zostawiały połączenie. Bardzo ciekawe jest to, o czym mówisz, żeby abonenta zająć, żeby dać mu wrażenie, że nie został rozłączony. Ja widzę wiele takich odniesień do współczesnej technologii, do VoIP-a. Na przykład znam kodeki, którym wykrywany jest brak aktywności, wyciszany jest szum, ale do abonenta wysyłany sztuczny szum po to, żeby po pierwsze nie zajmować pasma, gdy nie ma dźwięku, po drugie, żeby ten abonent słyszał, że coś się dzieje, żeby nie miał wrażenia, że połączenie zakończyło się. Czyli technologia się zmienia, a ten sposób współpracy z abonentem zostaje, czyli jakoś go zajmujemy, dajemy mu informację, że coś się dzieje, żeby poczekał. W systemach biegowych, nie tylko strażerowskich, ale w systemach biegowych, gdzie abonent decydował o całym połączeniu, czyli od chwili wybrania pierwszej do ostatniej cyfry, sterował organami w poszczególnych centralach, więc tutaj nie było problemu. Natomiast jeśli po drodze znajdowała się centrala rejestrowa, gdzie abonent, czy był abonent podłączony do centrali rejestrowej systemu krzyżowego, najczęściej to były centrale K65 i K66, polskie zresztą centrale, różne mają opinie, ja uważam, że jeden był z lepszych central, gdzie abonent wybierając cyfry magazynował, czy centrala magazynowała cały numer abonenta docelowego. I dopiero na podstawie tych numerów wybranych cyfr centrala decydowała, którędy puścić połączenie i jaki użyć kodek, czy jaki wysłać, w jakim systemie wysłać cyfry do następcy centrali. Bo centrale krzyżowe mogły wydawać cyfry zarówno w kodzie dekadowym, jak i w kodzie znakozmiennym. Jeśli współpracowała powiedzmy z drugą centralą systemu krzyżowego. I tutaj właśnie, jeśli wydawanie cyfr było realizowane do centrali docelowej biegowej albo do węzła central biegowych, to też tak mogło być, więc procedura wydawania tych cyfr, powiedzmy 5 cyfr czy 4, no dosyć długo trwała, szczególnie w dekadzie. I stąd właśnie się pojawił ten sygnał maszynowy. Czyli w przypadku, gdy dzwoniłem lokalnie, to była sprawa prostsza, bo
Rozumiem, że jak znalazł mnie szukacz, to mogłem wybierać dekadowo i gdy wybrałem ten numer wewnętrzny, co działo się na wybierakach? Jak zestawiało się połączenie chociażby do sąsiada z tego samego budynku? To jest dosyć ciekawa historia, bo sąsiad nawet na tej samej klatce wcale nie musiał być podłączony do samej centrali. Co prawda unikano takiej sytuacji, ale takie sytuacje się zdarzały. Czyli jeżeli na dużej miejscowości, czy w miejscowości, gdzie znajdowały się dwie centrale, na jednej centrali brakowało już numeru, a powiedzmy sąsiad był dosyć ważny, no to mógł dostać numer z tej drugiej centrali. Połączenie mogło przebiegać przez dwie centrale. Ale przyjmijmy może właśnie taki prostszy wariant, kiedy jednak jest to w obrębie jednej centrali, to no było to rzeczywiście zdecydowanie prościej i myślę, że Boguś to nam opowie. W obrębie jednej centrali, to czyli mówiliśmy do tego początku, że jakiś abonent podniósł słuchawkę i już dostał z jednego odgłoszenia, czyli miał informację, że ma połączenie z zespołem połączeniowym, który już może realizować połączenie, które ma sobie uzyskać, wybierając pierwszą cyfrę, powodowało to, że wybierak podnosił swoje szczotki do góry. Wybieraki grupowe mają tą charakterystykę, że abonent ma wpływ tylko i wyłącznie na działanie jego w kierunku, jak to mówimy, do góry. Czyli pierwszą cyfrę powoduje, że podnosi szczotki na określony poziom. Jeśli to była cyfra 5, to on podniesie te szczotki na piąty poziom. Natomiast w poziomie wybierak wykonywał ruch już samoczynnie, szukając jakby następnego zespołu połączeniowego, na który zostanie podłączony abonent. To musiało się stać między wybraniem jednej a drugiej cyfry, czyli to szukanie zespołu połączeniowego następowało bardzo szybko. Czyli tutaj widzę następny moment, gdy mogłem się nie dodzwonić. Jeżeli miałem zajęte wszystkie te wyjścia, wybieraka, to już po wybraniu pierwszej cyfry mogłem dostać sygnał zajętości lub ciszy. Tak, zgadza się. Tu jeszcze można powiedzieć, że ten ruch, o którym Boguś wspominał, ten kiedy kręcimy cyfrę i szczotki wskakują na odpowiedni poziom, często nazywało się ruchem wymuszonym, a potem ten samoczynny ruch to już był ruch swobodny. I tutaj co trzeba jeszcze powiedzieć, że ty mówiłeś o tych dwóch przewodach wystających ze ściany, natomiast już w obrębie centrali to już te przewody są w zasadzie jest trzy, bo jeszcze jest żyła próbna, czyli taki przewód, którego stan decyduje o tym, czy dane wyjście jest wolne, czy zajęte, bo wybierak musi jakoś tę informację uzyskać, więc ta informacja pochodzi z żyły próbnej. Ciekawostką jest to, jak mówisz, że owszem, na pierwszym stopniu wybrania mogła być taka sytuacja, że to wybranie wyjście, że one dostawało sygnał nieosiągalności, ale nie taki krótkonowy, a dostawał sygnał takiej krótkiej zajętości. Czyli to sygnału zajętości. Co się dzieje, jeśli brakuje zespołu połączeniowego do wyboru? Wybierak, jeśli nie znajdzie wolnego zespołu następnego stopnia, ustawia się na 11 pozycji pola, skąd właśnie dostawał ten sygnał nieosiągalności. To była informacja między innymi dla obsługi centrali, że coś jest nie w porządku, że coś się dzieje, dlaczego te wybieraki są zatrzymują się na tej pozycji. A po pierwsze, to powodowało, że były zliczane funkcje na licznikach strat, a dodatkowo była informacja za pomocą lampki, że wszystkie pola są, że wszystkie zespoły zostały zajęte. Poza tym na stanowisku pomiarowym centrali był tak zwany rekorder. To nic innego było jak omowysz, który pokazywał zajętość zespołu. Ponieważ każdy zespół, który został zajęty, tyki wybieraka zbierały taki opornik pomiarowy. To powodowało, że ta wskazówka na tym mierniku się wychylała się mniej lub więcej, pokazując obciążenie centrali. Wybierając kolejne cyfry, jeżeli udało mi się na wszystkich poziomach znaleźć wolne zasoby. W końcu wybrałem ostatnią cyfrę numeru abonenta. Co działo się wtedy? Nie tak prosto, dlatego że tak naprawdę te wszystkie cyfry poza dwiema ostatnimi były wybierane przy użyciu wybieraków grupowych. Natomiast dwie ostatnie cyfry były wybierane już przy użyciu wybieraka liniowego, czyli tego wybieraka, który decydował o wysłaniu sygnału dzwonienia w linię w kierunku abonenta, do którego chciałeś się dodzwonić, i
to był osobny zupełnie organ połączeniowy, czyli dwie ostatnie cyfry to już inny organ połączeniowy niż wybierak grupowy. Czyli tak jakby po 100 numerów to było pogrupowane. Po 200. Dlatego, że z uwagi na to, żeby zaoszczędzić organów połączeniowych, sama idea w systemie tym Strougerowskim 32 była taka, że w wybieraku było tak jakby 200 tych pól i dotyczyło to zarówno wybieraków grupowych, jak i liniowych. I tylko się mówiło, że ty kierujesz połączenie albo do setki dolnej, albo do setki górnej. Ale to Boguś też na pewno tutaj na pewno szeroko uzupełni. Absorbował dwie ostatnie cyfry, natomiast on już miał informację, czy abonent znajduje się w dolnej czy górnej setce z poprzedniego zespołu połączeniowego. Czyli ostatni grupowy, który się podłączał do liniowca, przekazywał informację, czy abonent znajduje się w górnej czy dolnej setce na wybieraku liniowca. To tak. Nie wyglądało do mnie schematowo, to powiem szczerze, to już tak prosto nie było. Poza tym jeszcze była taka informacja na liniowcu, że wybierak liniowy musiał wiedzieć, czy to jest abonent z wieku mieszkaniowy, jak się popularnie mówiło, czy to jest abonent tak zwany pobiejcowy, czyli podłącza do centrali jakiejś zakładowej. Przy małych centralach w wybieraku liniowym to robiono na poszczególnych poziomach, natomiast przy większych, gdzie były reprezentacje, była samych firmy, praktycznie biorąc, były specjalne wybieraki PBX-owe. Czyli wybierając numer, nawet nie miałem świadomości, że przy każdej cyfrze ustawiałem w centrali kolejny wybierak, najpierw grupowy, dwie ostatnie cyfry to wybieraki liniowe, no i w końcu ta ostatnia cyfra ustawiła mi ten wybierak liniowy na jakiejś pozycji. I co się działo? Jak dalej wyglądało połączenie? Tu jeszcze może warto uzupełnić, że właśnie w odróżnieniu od wybieraka grupowego, kiedy kręcimy te dwie ostatnie cyfry, to mamy zarówno ruch wymuszony w pionie, jak i w poziomie, bowiem kręcąc przedostatnią cyfrę numeru powodujemy ruch w pionie na stosowny poziom, taki jaka była ta przedostatnia cyfra, no i później jeszcze już ruch w poziomie też na takie pole, jakie jest ta ostatnia cyfra. No i wtedy wybierak musi dokonać sprawdzenia, czy abonent, do którego próbujesz się dodzwonić, czy jest wolny, czy zajęty. Ta informacja przychodzi na pole stykowe tego wybieraka ze wspomnianego wyposażenia abonenckiego, tego abonenta, do którego chcesz się dodzwonić. Jeżeli ten abonent jest wolny, no to w tym momencie rozpoczyna się wysyłanie sygnału dzwonienia w linię, przy czym w wybierakach tych liniowych było tak zrobione, że pierwszy dzwonek był jakby wygenerowany, znaczy samo jakby podanie tego sygnału było wygenerowane w samym wybieraku, natomiast już kolejne te dzwonienia takie w tym tonie 1 na 4, czyli 1 sekunda dzwonienia i 4 sekundy przerwy, już to taktowała maszynka. No i wtedy zaczynało się dzwonienie u abonenta tego, którego chciałeś odebrać. To był robiony po to, że jeśli dołącza abonenckie, to jest podłączona centralka abonencka, mała centralka abonencka, to żeby chwili zajęcia przez wybierak liniowy łącza, zanim zostanie wysłany sygnał dzwonienia, ten normalny, mogło w najgorszym wypadku być przerwa 4-sekundowa. I w tym czasie ktoś mógł z centralki wewnętrznej zakładowej wykręcić na przykład numer do miasta i te dwie rozmowy mogły się spotkać. Dlatego, że centrala abonencka traktowała te łącze jako cały czas dzwon. W chwili wysłania prądu wstępnego dzwonienia ta informacja w centrali abonenckiej była zakodowana, że te łącze jest zajęte dla połączenia przewodniczącego. I teraz osoba po stronie, do której dzwonię, czyli ten telefon, na który dzwonię, mogła podnieść słuchawkę, zmieniała się wtedy impedancja, rezystancja tego telefonu. Co się działo? No przede wszystkim, jeżeli to była taka centrala miejska, to musiało nastąpić odwrócenie biegunowości, dlatego że był to taki znak dla licznika
twojego licznika, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że abonent miał w swoim wyposażeniu swój licznik, który zliczał albo rozmowy, jak to było kiedyś, albo już później zliczał impulsy, no tak, żeby można było policzyć, ile ciebie ta przyjemność kosztuje. I takim kryterium tego, że połączenie się rozpoczęło, było odwrócenie biegunowości linii. Dla zaliczenia też nie miało to większego znaczenia, dlatego że kurs licznikowy był przesyłany po żywej próbnej, więc dla abonenta nie miało to większego znaczenia. Po żywej P w sumie idzie ten impuls, prawda? Już tak. No i trzeba wspomnieć, że jeszcze były po drodze automaty wrzutowe, które też potrzebowały odwrócenia P. Tak, bo to było kryterium z kolei zaliczenia monety, połknięcia monety, bo linie do automatów tych takich wrzutowych były dwuprzewodowe. No trzecim było uziemienie takie tam bezpośrednio w budce nieraz do ziemi, no ale to jest insza inszość, to nie była tak, żyła P. Na centrali odosobnionej, czyli jak to woli, jeśli abonent A inicjujący połączenie dzwonił do abonenta B, który był podłączony do centrali. Tej samej centrali. Inaczej to było troszeczkę, jeśli połączenie szło, jak to się mówi, w świat. Słyszałem o tym, że na takich centralach przerwać połączenie mógł abonent A, a czy też mógł przerwać abonent B? Nie. Abonent B nie mógł przerwać połączenia. Połączenie było trzymane przez abonenta A, za wyjątkiem służb specjalnych. Tu było coś inaczej. Bo trzeba pamiętać, że do takiej centrali też były podłączone służby specjalne w postaci milicji, pogotowia i straży pożarnej. Czyli abonenci o numeracji skróconej zaczynając się na 99 początkowo, później na 999. Tutaj połączenie było trzymane od strony abonenta B. Okej, czyli nie był to mit, można było zablokować komuś telefon po prostu dzwoniąc do niego, tylko że płaciliśmy za to połączenie. Po poprzednim okresie połączenia wewnętrzne były zalicane jednokrotnie, więc to nie było problemu żadnego, można było gadać czy rozmawiać, przepraszam, godzinami i te połączenie cały czas wisiało. No chyba, że obsługa centrali zorientowała się, że te wybieraki są zajęte. Zrzucić. Tak, bo wybieraki miały takie lampki kontrolne. Na przodzie wybieraka jest takie gniazdko T i tam jest też miejsce właśnie na żarówkę i jeżeli byłaby taka sytuacja, że abonent B odłożył, a ten abonent A wołający nie odłożył, to zapala się wtedy taka lampka stanu jałowego tego wybieraka i obsługa, jeśli by zauważyła, no to by to połączenie po sprawdzeniu, że tam naprawdę nikogo tam nie ma, zrzuciłaby to połączenie. No tak, bo to mogło być działanie celowe, ale też mogła być na przykład awaria telefonu, złe odłożenie słuchawki na widełki i zablokujemy komuś linię w ten sposób. No ale mogło dojść się sytuacja taka, że na przykład restancja łącza abonenta, który zaczął wybierać i odłożenie słuchawki powodowało to, że niestety, ale wybierak dalej był zajęty, ponieważ ten prąd upływu, jaki był występował na linii, powodowało to, że przekaźniki nie zwalniały i te połączenie wisiały. No dobrze, w obecnych systemach mamy różne możliwości powiadomienia o na przykład dostępności SMS-em, informacji na rozbudowanych telefonach VoIP i telefonach analogowych, a w jaki sposób można było sygnalizować na przykład brak rozłączenia z centralą w systemie Strongera? Do tego służył buczek stopniowany. Mhm. W jaki sposób on działał? Ciekawostką jest to, że to był jedyny zespół, który był w całej centrali, niezależnie od wielkości i pojemności. To był jedyny zespół, który nie był powtarzalny. Jak to działało? Otóż jak abonent nie odłożył słuchawkę, który szczególnie dzwonił, powodował to, że blokował linię, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali, więc trzeba było jakoś tego abonenta zmobilizować, żeby odłożył słuchawkę. Najprościej to było oczywiście zrzucić takie połączenie, ale on dalej miał słuchawkę odłożoną na bok, dalej blokował linię, dalej do niego się nie można było dodzwonić. Więc wymyślono coś tak, jak Alek wspomniał, buczek stopniowany. Był to zespół, który powodował wysyłanie na linię tonu 400 Hz, stopniowo zwiększając jego moc czy natężenie dźwięku. Jak to się robiło? Otóż
każdy wibierak miał czy ma gniazdo pomiarowe i na każdym stojaku stopnia grupowego było takie specjalne gniazdo z buczka stopniowanego, gdzie się wkładało sznur do tego gniazda i podłączało się do wibieraka, na który trzeba było wysłać ten sygnał stopniowany. Chwilę włożenia sznura w stojaku w gniazdo stopniowane powodowało to, że uruchamiał się ten jedyny zespół na centrali. I on z chwilą zajęcia powodował zwiększanie sygnału, poziomu tego sygnału 400 Hz. Jak to się odbywało? To był zwykły wybierak obrotowy i transformator z odczepami. Powodowało to, że wybierak przeskakując z pozycji na pozycję przełączał uzwojenia odczepy na transformatorze, zwiększając sygnał na wyjściu. I to cała tajemnica z tym jedynym zespołem na całej centrali. No i taki niesforny abonent, który nie odłączył słuchawki, co i raz miał głośniej w tej słuchawce swojej te 400 Hz i była szansa, że faktycznie taki narastający ton powtarzany co non-stop powodował to, że był słyszalny w mieszkaniu, no i zmuszał abonenta do odłożenia słuchawki. Gniazda pomiarowe tego buczka znajdowały się na wszystkich wybierakach grupowych, nie było to na wybierakach liniowych, tylko na wybierakach grupowych. I gniazdo takie było też w stanowisku pomiarowym centrali. Obsługa krosu czy tego stanowiska pomiarowego też mogła korzystać z tego buczka. Z tym, że oni się podłączali już nie do wybieraka, a bezpośrednio rakiem wpinali się na łącze abonenckie. Czyli przy ograniczonych możliwościach technicznych rzeczywiście ten głośnik w słuchawce nie tylko służył do rozmowy, ale też do sygnalizacji w pomieszczeniu o tym, że jest nieodłożona słuchawka. Tutaj to stopniowanie też ciekawy pomysł, bo gdyby ten maksymalny poziom wysłać w linię, gdy osoba miała jakoś blisko ucha, no to wiadomo, to by było nieprzyjemne albo być może jakieś niebezpieczne. No bardzo ciekawe. Nie było dodatkowego wyposażenia telefonu, a mimo wszystko można było sygnalizować jakiś stan nietypowy. Ciekawostką jest to, że ten buczek był tak skonstruowany, że chwilą zajęcia i włączenia go w linię, on zawsze startował od najniższej pozycji sygnału dźwiękowego. Nie było takiej sytuacji, że powiedzmy wybierak był ustawiony na najsilniejszym sygnale i wtedy zostało te łącze wpięte do buczka, no żeby to jednak nie powodowało to, że w słuchawce pojawi się od razu takie uderzenie. Bardzo głośny dźwięk. Mhm. Tak, ale trzeba powiedzieć, że takie dzwonienie po uszach, o ile tutaj akurat ten zespół takiej możliwości nie stwarzał, no to niektóre te podzespoły międzymiastowe miały taką cechę, że abonent mógł dostać po uszach. Pamiętasz, Boguś? Pamiętam to szczególnie w systemach embosskich. No i przy telefonach embosskich też to się dosyć często zdarzało, że podnosząc słuchawkę można dostać było po uszach to dzwonienie od telefonistki, bo ona po prostu nie wiedziała, kiedy abonent podniesie słuchawkę. Wracając do tego buczka, więc wspomniałem, że to jest jedyny zespół, który znajdował się na centrali. W wielkości był to takiej niedużej translacji. Ale, że było śmieszniej, to na każdym stojaku grupowym ten zespół miał takie indywidualne wyposażenie, które sprawdzało, po pierwsze, czy buczek już nie jest zajęty przez inny wybierak grupowy, czy stojak grupowy, czy buczek nie jest zajęty przez stanowisko pomiarowe, no i czy buczek znajduje się w pozycji zerowej. Buczek nie korzystał z maszynki sygnałowej, on wytwarzał ten sygnał we własnym zakresie. Nie, korzystał z maszynki sygnałowej, pobierał stały sygnał 400 Hz, to było podłączone do transformatora, który znajdował się właśnie w tej przystawce buczka. To był taki transformator z odczepami po stronie wtórnej. Tych odczepów tam było chyba bodajże 5, jeśli dobrze pamiętam. I wybierak dostawał impulsy z maszynki sygnałowej dodatkowo ziemią 0,5 sekundy na 0,5, żeby powodować to obracanie się tego wybieraka. No i oczywiście cała procedura startu maszynki sygnałowej, no bo jeśli powiedzmy było zapotrzebowanie na ten sygnał 400 Hz, no to ten buczek musiał wysłać informację do maszynki sygnałowej, żeby ona ruszyła, jeśli była w stanie spoczynku. Co prawda w centralach miejskich to się
zdarzało bardzo rzadko i w dzień takiej sytuacji nie było, żeby maszynka nie pracowała, ale nocami zdarzało się, że maszynki stawały. Bo nie było zapotrzebowania na te sygnały. Chyba bodajże było 6 sekund ustawionych, 6 minut. Po 6 minutach, jeśli nie było zapotrzebowania na sygnały, maszynki stawały. Stąd ci, co mieli podłączone telefony do central biegowych, jeśli w nocy podniósł słuchawkę, to słyszał start maszynki. Bo maszynka wtedy nie dawała od razu tego sygnału, tylko tak z takim wyciem, bo nam musiała się rozkręcić. Ten ton 400 Hz narastał. I to była informacja, że no, jestem jedyny, który dzwoni. Jeszcze możemy dwa słowa powiedzieć na temat tych takich lampek alarmów w centrali dla obsługi. Mianowicie, jeżeli coś niedobrego działo się na stojaku, no to obsługa powinna mieć o tym informację. I oprócz tej takiej lampki na samym wybieraku, o której już mówiliśmy, która na przykład sygnalizowała stan jałowy wybieraka, no to jeszcze były takie lampki stojakowe, które na przykład alarmowały o zacięciu wybieraka. To było dosyć groźne, bo mogło się skończyć spaleniem elektromagnesu, jeśli obsługa by w porę nie zareagowała. Więc tam były takie alarmy pilne i niepilne i odpowiednie kolory lampek do tego. Że te alarmy pilne, to jak mówisz o zacięciu się wybieraków, to były różnie rozwiązywane, w zależności od tego, jaka to jest centrala, jeżeli to jest centrala ze stałą obsługą, więc to wyglądało inaczej. Inaczej to wyglądało na centralach odosobnionych, końcowych, gdzie stałej obsługi nie było. Tam zacięcie wybieraka powodowało przepalenie się tak zwanego bezpiecznika topnikowego. Na centralach z obsługą nie włączał się alarm pilny. Natomiast jeszcze można powiedzieć, że taką cechą, jeżeli chodzi o centrale stróżerowskie, bywało to, że zdarzały się połączenia na trzeciego, bowiem z uwagi na samą budowę tego wybieraka, jeżeli mechanizm się rozregulował, istniała taka możliwość, że te szczotki staną tak między polami, no i może się wtedy zdarzyć tak, że po prostu będzie rozmowa na trzeciego. To tak się zdarzało. Nie zdarzyło mi się takiego przypadkowego połączenia, no bo to by było przypadkowe połączenie z inną rozmową zestawić. Natomiast pamiętam na starych centralach czasami zdarzało mi się podczas połączenia słyszeć w tle inną rozmowę, zastanawiając się, czy to są przesłuchy na kablu, w centrali, czy też jakieś inne niedoskonałości systemu. Przesłuchy generalnie na samych centralach nie występowały. Jeśli to, co wspominasz o przesłuchach, to generalnie to były przesłuchy powstające na kablach. Okej, czyli to była kwestia po prostu niedoskonałości, może zawilgocenia tych kabli? Generalnie to było zawilgocenia, z tym, że od ciekawostwa, ciekawostwa jest to, że taka sytuacja nie występowała na kablach ołowianych. Natomiast pojawiło się to chwilą, jak zaczęto wprowadzać kable inteligentowe, nieżelowane. No i druga sprawa to, jeśli kabel był źle rozszyty, to się często zdarzało na sieciach zakładowych, gdzie kable czwórkowe były źle zszywane i te faktycznie przesuwy były praktycznie biorąc niedowyeliminowane. Udało nam się prześledzić proces, w jaki sposób zestawiliśmy połączenie w obrębie jednej centrali. Okazuje się, że zaskakująco dużo elementów brało udział w takim połączeniu, no ale był to ruch automatyczny. A co działo się, gdy wybierałem numer międzymiastowy i po ostatniej cyfrze w moim przypadku dostawałem ten sygnał marszrutowania? No jeszcze wcześniej, to zanim były te automatyczne połączenia międzymiastowe, to było tak, że się rozmowę zamawiało. Alek wspomniał właśnie o tym zamawianiu rozmów, numer, nie wiem czy pamiętasz. Jaki był numer do międzymiastowej, nie pamiętam. 900. Chwilą wybrania numeru 900 trafialiśmy na stanowisko międzymiastowej. Odbierała takie połączenie, zapisywała numer dzwoniący, bo trzeba pamiętać, że obsługa sygnału międzymiastowej nie widziała, kto dzwoni, nie widziała tylko, że dzwoni abonent. Zapisywała, kto dzwoni, pisywała, do kogo ma połączyć. I tu zaczyna się procedura łączenia międzymiastowego. I tutaj musimy rozgraniczyć o dwóch rzeczach. O jakim okresie rozmawiamy, jeśli chodzi o łączność międzymiastową. Ponieważ początkowo ta łączność międzymiastowa była całkowicie ręczna, czyli połączenie między stronami było zestawiane na sztywno. Później dopiero zaczęły wchodzić centrale międzymiastowe automatycznie. Okej, czyli w przypadku tego ruchu ręcznego w obrębie centrali miasta mieliśmy ruch automatyczny, ale niestety już połączenia, tak jak wspominacie, były zamawiane, czyli
łączyłem się do osoby, która łączyła mnie z drugą centralą, czyli zakładam, że miała jakieś stanowisko z liniami do drugiej centrali. To były takie bardzo ładne, drewniane, duże stanowiska. No niestety chyba w tej chwili już nie ocalało żadne. Mam tylko takie jeszcze dwa pulpity, czy w zasadzie kawałki pulpitów tych stanowisk. Te panie miały tam odpowiednią ilość przełączników i sznurów. No i w momencie, kiedy no, łącze międzymiastowe było wolne, pani mogła spróbować zestawić to połączenie. Tak więc na takie połączenie oczekiwało się i nie do końca było wiadomo, o której godzinie się to połączenie dostanie. To nie było tak, że poproszę i pani cię tam od razu łączyła, tylko zazwyczaj trzeba było na to łączenie naprawdę poczekać. Dlatego, że w takim połączeniu brały najmniej dwie telefonistki, to była europejska centrali naszej, które my mielibyśmy podłączeni, no i telefonistka centrali docelowej, która zostawiała już trudne połączenie na operatora końcowego. Po drodze musiała być łącza międzymiastowe, tych łączy była ograniczona ilość, więc do tego czekało się, które te łącze się złożyły. Polegało to na tym, że telefonistka wywoływała centralę docelową, przekazywała informację, jaki numer ma tamta telefonistka wybrać. Po wybraniu tego numeru, zgłoszenie się abonenta docelowego, telefonistka nasza znowu nas wywoływała, czyli musiała ponownie wybrać nasz numer i dopiero wtedy zestawiała połączenie. Czyli bardzo duże zaangażowanie osób pomiędzy dwoma centralami, stała obsługa, też ograniczona liczba linii, te łącza międzymiastowe, one miały jakieś wyższe napięcie, jakieś elementy wzmacniające na trasie, czym one się różniły od takiej linii miejskiej? Przede wszystkim z potencją energii. Na łączach międzymiastowych w stanie spoczynku nie występowało żadne napięcie. Czyli wywoływania, zależy to od typu łącza, bo generalnie większość łączy międzymiastowych były to łącza Boski. Czyli to wojska wywoływała prądy dzwonienia w centralę docelową. Tamta się zgłaszała i dopiero zostało zestawienie. W trakcie rozmowy między centralami nie było napięcia żadnego. Nie było żadnej sygnalizacji. Translacje przekazywały dopiero informacje po odłożeniu słuchawki przed abonentem. Troszeczkę inaczej to wyglądało później, że w automatyzacji do punktu, to już troszeczkę sygnalizacja między centralami występowała. Były translacje prądu stałego albo translacje prądu zmiennego 110 V 50 Hz i to były takie zespoły służące do rozmawiania, można powiedzieć w cudzysłowie, dwóch central między sobą, jeżeli to było w takim ruchu automatycznym. Ale Boguś na pewno tutaj to jeszcze rozszerzy na ten temat, powie więcej. Translacje prądu zmiennego pojawiły się wtedy, jak już zaczęto częściowo automatyzować ruch automatyczny międzymiastowy, bo proszę wziąć pod uwagę, że ruch automatyczny w Polsce powstał znacznie wcześniej niż został to udostępniony abonentom końcowym. Ten ruch automatyczny był stworzony, czy półautomatyczny, jak to woli, był stworzony dla potrzeb central międzymiastowych telefonistek. Chodziło o to, żeby telefonistki mogły same wybierać abonenta docelowego bez pośrednictwa centrali końcowej. I tutaj się pojawiły właśnie te translacje już prądu zmiennego. Dlaczego prądu zmiennego? Ponieważ odległości między centralami to już były w kilometrach. Najmniejsze odległości to jak między u nas, między miejscowościami, to jest mniej więcej 30-40 km można tak przejechać. Więc tutaj sygnalizacja prądem stałym już nie wchodziła w grę. I stąd pojawiły się translacje prądu zmiennego, gdzie proces wybierania odbywał się za pomocą wysyłania prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz i 110 V, żeby było ciekawością. Czyli tutaj pojawiało się ciekawe rzeczy, że jeśli taka translacja, czy takie łącze, które pracowało na linii napowietrznej, już było zagrożeniem dla monterów, którzy pracowali na liniach. Tu jeszcze warto może dodać, że niektóre z translacji posiadały wyposażenie w postaci regeneratora impulsów, bowiem z uwagi na to, że
impulsy mogą ulegać zniekształceniu, no to zachodziła taka konieczność, żeby jeżeli taka translacja odebrała impuls, jeszcze była w stanie odebrać, żeby potem wysłać dalej w linię impuls w odpowiednim kształcie. I stąd były zastosowane tam takie elektromechaniczne regeneratory impulsów. Te regeneratory, to powiedziałeś, że one były bardziej stosowane na translacjach, przy translacjach prądu stałego, które pracowały między miasto, nie przepraszam, nie między centralami międzymiastowymi, a centralami w danym węźle miejskim. Bo tam generalnie właśnie sygnalizacja odbywała się prądem stałym. Mimo że odległości między centralami były niewielkie, w granicach kilku kilometrów, to jednak zniekształcenie następowało impulsu i centrali docelowej przy translacji przychodzącej taki regenerator był właśnie stawiany. Mówisz o regeneratorze, może powiedzmy, co to jest. Tak dokładnie o stronie technicznej i co on faktycznie robił. Otóż na translacji przychodzącej w centrali docelowej impulsy, które przychodziły z linii, nie były wysyłane bezpośrednio na wybierak grupowy przychodzący, tylko trafiały właśnie do tego regeneratora, ponieważ one były troszeczkę takie różnego przebiegu, różnego czasu, jeśli chodzi o zadziałanie przekaźnika. Regenerator to magazynował i ponownie wydawał już te impulsy do wybieraka grupowego przychodzącego już w określonej stałej częstotliwości. On to magazynował, czyli posiadał jakąś taką pamięć niewielką, tak? Aha. To trochę przypominało tarczę telefoniczną. Tam były takie metalowe kołeczki, które w odpowiedni sposób tam się zapadały w tej takiej specjalnej tarczy, a ponieważ tarcza się obracała, no to następowało później, te kołeczki później tam zwierały i rozwierały odpowiednie styki. Więc to była taki regenerator, bardzo przypomina tarczę telefoniczną, nawet jak się na niego spojrzy, to tak trochę to tak wygląda. Z tym, że to jest taka tarcza działająca automatycznie. W rodzaju, z tym, że to mówisz o regeneratorach tych wcześniejszego typu, później już były stosowane regeneratory przekaźnikowe w postaci takiej dodatkowej translacji z masą przekaźników, bodajże chyba B2, ponieważ tam była spora ilość, no i to troszeczkę już było zrobione na przekaźnikach i na impulsatorach. Czyli z tego, co rozumiem, w ruchu tym automatycznym, jak wybierałem kierunek, to otwierałem linię do centrali w innym mieście i jak wybierałem numer, to wybierałem te numery na tamtej centrali wtedy? Tak, w tym, że proszę, tylko że początkowo ten ruch automatyczny był systemem miasto-miasto, czyli praktycznie biorąc, wybierało się kierunkowy do konkretnej miejscowości lub wybierało się kierunkowy do, powiedzmy, do centrali, która się znajdowała w mieście wojewódzkim i z tej centrali międzymiastowej wojewódzkiej wybierało się numer ponownie kierunkowy do centrali końcowej. Mhm. A jeśli chodzi o taką przepustowość między miastami, to ile par mogło być na przykład pomiędzy takimi wojewódzkimi miastami? Jeśli nie mówimy o systemie wielokrotnym, to tych łączy było niewiele. Pamiętam, że ten jak był budowany system łączności dla międzymiastowy i automatyczny, to centrale międzymiastowe, końcowe w miastach powiatowych tych łączy miało na przykład po kilka tylko. To się nazywało w ten sposób, że to jest wybierak warszawski, tak nazywało pokutocznie. Kiedy powiedzmy w danym mieście powiatowym takich łączy telefonicznych nie miały do dostępu dwie, czasami trzy. Później jak zaczęto już przygotowywać się do pełnego ruchu automatycznego, jak zaczął wchodzić tak zwany pierwszy ACM, gdzie po wykręceniu już nie wybierało się systemu miasto-miasto, czyli gdzie ta numeracja była na 8, a wybierało się już 0 i dostawało się sygnał z centralnej międzymiastowej automatycznie. A wtedy tych łączy już było znacznie więcej, no bo to musiało być więcej łączy i tych łączy były już liczone w setkach. Rozmawialiśmy o sytuacji, w której wybieram numer miasta, łączę się miasto-miasto i wybieram dalsze numery na tej centrali miejskiej docelowej. A w przypadku, gdy wybieram 0, czym to się różni? Mam więcej tych łącz i czy rzeczywiście wybieram wtedy na tej centrali docelowej, czy jest to buforowane i przesyłane już sygnalizacją do docelowej centrali?
Nie, przy wybraniu przez zero, czyli wybraniu centrali międzymiastowej, już nie mieliśmy większego wpływu, jak ta droga jest zestawiana, ponieważ numeracja abonenta docelowego, czy kierunek początkowo, bo to chodziło generalnie na początku o kierunek międzymiastowy, był magazynowany w centrali międzymiastowej i centrala międzymiastowa decydowała o kierunku zestawienia połączenia. Czyli jeśli wykręciliśmy powiedzmy 0,22, to centrala międzymiastowa już miała możliwość zestawienia tego połączenia powiedzmy przez Gdańsk i przez Katowice, jeśli łącza bezpośrednie były zajęte. Centrala międzymiastowa to jest jakaś centrala w mieście, które łączy centrale miejskie? To była centrala, która zajmowała się połączeniami międzymiastowymi, czyli miała dostęp do łączy międzymiastowych. Dodatkowo w ruchu przychodzącym miała łącza do wszystkich central miejskich. Rozumiem, czyli to ona mogła być może w budynku jakiejś centrali miejskiej, ale był to takie osobne urządzenie. Osobna centrala całkowicie. Często, gęsto centrala międzymiastowa automatyczna, mówimy o automatycznej linii orężnej, często zajmowała się w tym samym budynku i to już centrale były systemu krzyżowego. Początkowo system ACM miał być budowany na polskiej centrali, to była ta centrala K-668 bodajże. Niestety ta centrala nie powstała, powstał tylko jeden prototyp tej centrali, który nie wyszedł z budu i prace na tą centralą zostały zatrzymane z chwilą kupienia licencji na kontrakonto. Pierwsze centrale systemu ACM były budowane właśnie na centralach systemu Pentakonta. I tutaj właśnie zdarzało się, że zarówno centrala miejska, jak i centrala międzymiastowa była w tym samym budynku. Ba, nawet się zdarzało, że to była ta sama centrala, tylko inaczej jakby powiedzmy skonfigurowana. Pentakontę kojarzę z materiałów, które udało mi się odnaleźć, to już faktycznie tam już znacznie więcej elektroniki. W jaki sposób dogadywała się taka centrala miejska z tą centralą międzymiastową? Jaka tam była sygnalizacja na takich liniach? Centrala miejska z międzymiastową przeważnie rozmawiała dekadą, bo tam nie było potrzeby zmiany sygnalizacji, bo ona po prostu centrala miejska podstawiała abonenta bezpośrednio do centrali międzymiastowej. Centrala międzymiastowa to było systemu rejestrowego, czyli tam numer abonenta lub numer kierunku początkowo był magazynowany w rejestrach i tam następowała procedura łączenia. Wydawanie cyfr międzymiastowych między centralami międzymiastowymi to zależało od tego, jaka centrala współpracowała po drugiej stronie. Jeśli to była centrala międzymiastowa przewodząca dla danego kierunku była z systemu strożerowskiego, no to musiało być wydane dekado. Jeśli to była centrala powiedzmy K66, no to można było stosować kod znakozmienny. Jeśli centrala po drugiej stronie była systemu Pentakonty, no to zależy od tego, jakie sygnalizacje posiadała jedna czy druga centrala. Przeważnie to odbywało się już w kodzie R2. A jeśli chodzi o centrale międzymiastowe, to tutaj zrozumiałem, że już był ten standard. Wchodziliśmy w te centrale Pentakonty i one już między sobą się dogadywały pewnie po jakiejś ustalonej sygnalizacji. No właśnie jak powiedziałem, to był kod R2, to jest podstawowy kod R2 do rozmów między centralami, gdzie już centrale wymieniały sobie nawzajem informację o typie abonenta, który dzwoni, o typie abonenta docelowego, czy centrala docelowa odebrała wszystkie cyfry, jeśli nie, to mogła poprosić o wydanie ponownie cyfry z centrali, inicjujące połączenie i tak dalej. Ta sygnalizacja międzycentralowa, o której mówisz, to sygnalizacja oparta o właśnie jakieś częstotliwości, jakieś transmisje cyfrowe, co to było? To zależy, bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy, wydawanie kodu i sam kod. Mhm. To jest wymiana pewnych informacji między centralami. Może być to odbywać zarówno dekadą, jak i kryptonowo. Natomiast przesyłanie informacji między centralami to już jest inna historia, bo ponieważ tutaj zaczynamy rozmawiać o większej ilości łączy. Więc te łącza już nie były typowo łączami analogowymi, to były łącza zastawiany przez tak zwany system zwielokrotniania łączy, czyli popularnie zwany w tamtych czasach tak zwaną nośką. To już były urządzenia, które potrafiły na jednej parze wystawić większą ilość kanałów. Czy tutaj też mogły pojawić się przesłuchy w takich przesyłaniu kilku rozmów jednym kanałem? W systemach analogowych tak, zdarzały się
Ja kojarzę takie zwielokrotnianie łącz, ale nie pomiędzy centralami, a pomiędzy centralą a abonentem. Spotkałem dawno temu na jakichś likwidowanych obiektach, na jakichś likwidowanych instalacjach takie urządzenia PCM, które zwielokrotniały na jednej parze do 4, 8 czy też więcej łącz analogowych wewnątrz, a przychodząca linia to po prostu była jedna para. Para to mówimy o urządzeniach wielokrotnie abonenckich, natomiast tutaj w systemach międzymiastowych to działało troszkę inaczej, bo tu już wchodziły w grę specjalne kable międzymiastowe. To już nie były kable typu skrętki, to już były pary koncentryczne, gdzie można było tych rozmów wielokrotnie do około 1200. Te systemy, które pozwalały na uruchomienie więcej linii, więcej numerów w danej lokalizacji, właśnie te PCM, one dość długo przetrwały od momentu uruchamiania. Pamiętam, później każdy chciał się pozbyć takiej PCM-ki, jeżeli ją miał, bo na przykład na takim łączu podsowym uruchomiał faks, on często nie chciał działać przez taki PCM. Później był internet wdzwaniany, bo POTS również służył do połączeń dial-in przy pomocy modemów, również nie chciało to działać na tych PCM-kach zbyt dobrze. No ci PCM-ki swoje zadanie w pierwszym okresie spełniły. No faktycznie, szczególnie na obszarach wiejskich, umożliwiło to telekomunikację wsi, gdzie w odległościach małe zagęszczenie było elementów. Natomiast PCM-ki są wykończone generalnie, jak zaczęła wchodzić na obszary. Na obszarach wiejskich, tam gdzie był problem z dociągnięciem linii, słyszałem też o rozwiązaniach, które nazywało się RSEUA, radiowe stacjonarne łącze abonenckie, a tak naprawdę był to, powiedzmy, radiotelefon z nieco bardziej rozbudowaną logiką i stacja, powiedzmy, bazowa z anteną dookólną, do której łączyły się te radiotelefony i zestawiały połączenia po prostu drogą radiową do takiej stacji bazowej, a ta stacja bazowa, czyli też jakiś tam radiotelefon z automatyką, łączył się już po linii miedzianej, co pewnie też ułatwiało wyposażenie w telefony obszarów, gdzie brakowało infrastruktury. Ja takie coś pamiętam we wczesnych, chyba latach 2000, na wsi tak położonej gdzieś może 60 kilometrów od Warszawy, to chyba rzeczywiście coś takie tego typu łącza właśnie były. Ale to chyba dosyć krótko panowało. To panowało do lat 2000. I co ciekawe, atrakcją tych łącz było to, że kiepskiej jakości odbiorniki FM odbierały te transmisje z tej stacji bazowej. Tak, można było śmiało bez najmniejszego problemu takie połączenia posłuchać. Zostały te urządzenia bardzo szybko wykonane przez podobny system, ale już oparty na GSM. To chyba do dzisiaj pracuje. W rozwiązaniach, o których opowiadacie, czyli centrale strołżerowskie, centrale międzymiastowe, już w centralach międzymiastowych pojawiała się pewna komunikacja, informacja o abonencie. Natomiast prowadzenie central elektronicznych dało możliwość chociażby identyfikacji numeru, czyli ten klip, przychodząca informacja o abonencie, czy też wybieranie szybsze poprzez DTMF zamiast dekadowego, impulsowego. Czy poza pentakontą były jakieś wcześniejsze rozwiązania, gdzie mogliśmy przesyłać informacje o numerze abonenta? Na strojerach nie, to też były rozwiązania różne, które tam już były takie pomysły przekazywania numerów mającego szybnie do służb specjalnych. Natomiast DTMF pojawił się już na pentakoncie, aczkolwiek mało kto wie, że centrale systemu krzyżowego K66 też już były przystosowane do wybierania dekadowego, czyli do rejestry, przepraszam, do wybierania trójzakresowego, ponieważ rejestry tych centrum były już przygotowane do wyposażenia w odbiorniku. Ponieważ żywotność centra K66 okazało się krótsze niż było planowane, więc to nie zostało wprowadzone chyba poza jakimiś tam wpływami doświadczalnymi czy tego odbiorniku. Pentakonty już miały, pierwsze nie. Później zaczęto pentakonty wyposażać w DTMF, jak zaczął być budowany bodajże ten centralny miasto. K66 to centrala, o której bardzo mało słyszałem.
Czy tutaj możemy ją nazwać tranzystorowo-przekaźnikową, przekaźnikową? Jak byśmy ją określili pomiędzy Strougerem a pentakotą? To jest centrala systemu rejestrowego budowana na pentakocie, czy w Polsce, czy na polskim wydziale krzyżowym, co ciekawe, czy on jest. Taki wydzielak udało mi się zachować. Ciekawostką to jest, że centrala ta mogła pracować zarówno jako centrala międzynarodowa, jako centrala miejska, jako centrala tranzytowa, bo musimy wspomnieć, że w systemach miejskich dużych miast były jeszcze centrale tranzytowe. No bo w Europie nie wyposzczególnymi centralami końcowymi. Ta centrala do tego się nadawała. No, system K66 mało jest znany. Bo generalnie w ogóle chyba w polskich centralach mało się tych ludzi zrobi. Niewiele dokumentacji się zachowało. Ja osobiście mam trochę dokumentacji K65 i K66, bo trzeba wspomnieć, że były dwa systemy. Początkowo K65 to był system central doświadczalnych jakby. Tych central zostało wykorzystywane zaledwie kilka. Ja znam chyba o czterech tych centralach, które pracowały, już może było więcej, ale ja przynajmniej wiem o tych, które ja wie, które były wykonane. Na bazie doświadczeń K65 został opracowany system centrali K66, w tym, że tutaj były już kilka odmian tych central, od central końcowych, samodzielnych, pod przez centrale zbiorcze i centrale miejskie. Na bazie, tu właśnie jak już wcześniej wspomniałem, na tej bazie central K66 miało być opracowane, czy była już opracowywana centrala K68? Ja przez parę lat pracowałem z panem, który był współkonstruktorem polskiego wybieraka krzyżowego, tego WK610. Przy czym o tym, że on w ogóle miał taki epizod, ja się dowiedziałem bardzo późno, bo myśmy pracowali, ale w projektach związanych bardziej z elektroniką próżniową, a nie elektromechaniką. I udało się od niego szczątkowe takie dokumenty tam dostać. No plus trochę o tym opowiedział, ale rzeczywiście no jest poważny problem, żeby w jakiś sposób tą historię dokumentować. Przez długi czas było tak, że ta nasza polska myśl techniczna była jakaś taka passé, jakoś taka uważana za coś gorszego. Nie dbano w sposób należyty o zachowanie tej historii. A ja tutaj może przy okazji wspomnę, nie wiem czy ale pamiętasz, takie swego czasu na tym elektrodzie krążyło opracowanie pana Lewinisza Gołębiejskiego. Tak. A ponieważ ja troszeczkę coś słyszałem o tej centrali, ale nie do końca wiedziałem o co chodzi, więc udało mi się z nim się skontaktować niestety, ale to ładnie by się dowiedziałem, że konstruktorzy tej centrali już nie żyją, że był opracowany tylko prototyp, który był testowany w laboratorium ZWUT-u, który nie wyszedł poza firmę i że prace zostały porzucone z firmą zakupu licencji na pentakontę. Czy słusznie, czy nie, no to już jest inna historia. Zwolennicy pentakonty mówią, że słusznie, zwolennicy włoskiej myśli technicznej mówią, że niesłusznie. Tego już chyba nie rozstrzygniemy. Obecnie w sieci telekomunikacyjnej, w sieci publicznej telekomunikacyjnej no, mamy dość mocną cyfryzację. Te łącza podsowe, analogowe, one przez długi czas, one nadal są dostępne, one przez długi czas funkcjonowały, przenosiły usługi cyfrowe, takie jak fax, takie jak dial-up do internetu 0202-122, ale także na takich traktach miedzianych, na jednej parze lub na dwutorze, później pojawiły się już dla abonentów usługi cyfrowe i ISDN-owe. Szczególnie tutaj BRA było interesujące, bo na pojedynczej parze dawało dwa numery, czyli tam było 2B plus D. Dla małych firm to było interesujące, bo mieli szybką sygnalizację, jakąś centralkę można było podpiąć, dwie rozmowy równoległe na takim łączu. Dla większych firm na dwutorze takie łącza PRA, gdzie było 30 B plus D, więc 30 równoległych połączeń i to wszystko na traktach miedzianych. Później na traktach miedzianych zaczynały się pojawiać usługi do internetu, takie jak ADSL, VDSL. No obecnie mamy silne wykorzystanie światłowodów ze względu na ich właściwości i pojemność. Podsy, co ciekawe, pojawiają się na takich urządzeniach końcowych, w zasadzie są emulowane, na przykład na modemach światłowodowych lub miedzianych.
A jak wygląda obecnie w telekomunikacji usługa POTS-a? Czy ona nadal rzeczywiście ciągnie się linią miedzianą do centrali, czy podobnie jak dla abonenta, który kupuje modem, to gdzieś w szafie telekomunikacyjnej jest urządzenie, które po 100 metrach przewodu ma POTS-a, a dalej już łączy się po IP. Sprawa jest dosyć złożona, dlatego że obecny operator mylący stara się pozbyć się już kosztów. Jest tendencja jest przerzucania numeru kodowego na tym modelu, o którym wspomniałeś. Często więc to się odbywa bez wiedzy abonenta, albo musi tłumaczyć coś innego, a tym, jak się robi, i abonent jest mocno zdziwiony, że mu telefon przestaje działać, jak nie ma światła. Postęp powoduje to, że no niestety pewne rzeczy nie wytrzymamy. Tendencja w tej chwili jest likwidacja central cyfrowych, czyli postępów, i to już chyba nie jest w stanie zatrzymane. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że centrale, typowe centrale jeszcze jakiś czas będą istniały. Trzeba wziąć pod uwagę, że po sieci cywilnej są sieci wydzielone, które dalej muszą pracować. Są jeszcze centralki abonenckie, które też będą jakiś czas jeszcze dłuższy pracowały. Także centrale jako takie jeszcze istnieć będą. No tak, voice over IP, wykorzystanie łączności IP jest bardzo wygodne, skalowalne i tanie. Natomiast gdy brakuje światła, okazuje się, że brakuje zasilania, okazuje się, że nigdzie nie możemy zadzwonić. Nie są one tak mocno odporne jak taka linia podsowa, która po prostu wykorzystywała zasoby i zasilanie centrali. Wspomniałeś o łączności wydzielonej. To też jest ciekawy temat, pewnie też mitów i legend. Ja kojarzę, o ile dobrze rozumiem, takie dwie wydzielone łączności. Pierwsza to łączność kolejowa, oni mieli swój system łączności i central, z tego co wiem, a druga rzecz to łączność dalekopisowa. Dalekopisy, czyli takie połączenie maszyny do pisania z układem transmisyjnym, i z tego co kojarzę, tam były inne centralne, inne standardy, inne linie. Tak, jeśli chodzi o centralne sieci resetowe, jak to wspominałeś, to jest największe, najbardziej rozbudowane sieć central, sieci łączności resetowej, to właśnie miała kolej. Praktycznie biorąc w 100% automatyczną, tylko że oni opierali się na systemach sylesowskich central i częściowo na centralach produkcji krajowej. To były szczególnie centrale państwowe, krajowe, to były systemy polskie centrale. Ale prócz tej sieci łączności kolejowej, trzeba wspomnieć, że jeszcze była jeszcze jedna bardzo duża sieć łączności. To jest łączność na potrzeby MSWiA obecnie. A i sieć energetyki też dysponowała swoją własną siecią łączności wydzielonej. Oprócz tego jeszcze były sieci wydzielonej łączności dla potrzeb górnictwa. Także tych sieci troszeczkę w Polsce było różnych. Różnie to w okresie tym przemian to funkcjonowało. Jak skończyła łączność kolejowa, to większość chyba wie, albo jak nie wie, to można powiedzieć, że praktycznie biorąc nie ma i została wybudowana ponownie na nowo. Tutaj, jak mówisz, narosło wiele mitów, bo po prostu z nieznajomości tematu może bardziej to wyglądało. O ile sieć łączności resortowej kolejowej była bardzo hermetyczna, czyli polegało to na tym, że abonenci między sieci kolejowej mogli łączyć się automatycznie między sobą, natomiast taki abonent, powiedzmy, z Krakowa nie mógł wyjść na miasto w Warszawie, czy odwrotnie. Natomiast w sieciach resortowych MSW troszeczkę to wyglądało inaczej. Tam abonenci mogli korzystać, wychodzić na miasto po dozwolnieniu się do danej miejscowości. W przypadku łączności na potrzeby energetyki, tutaj słyszałem o takim rozwiązaniu, niestety nie widziałem tego, więc ciężko mi to zweryfikować, ale technicznie wydaje mi się to możliwe. Ponoć były wykorzystywane jako rezerwowe łącze sieci wysokiego napięcia 110 kV, ponieważ tam można było wprowadzić modulację i łączyć się pomiędzy oddziałami. Nie wiem, czy jest to prawda, natomiast technicznie wydaje mi się, że byłoby to możliwe do zrealizowania. Tak, to jest prawda, gdy wykorzystywało się to jeden przewód linii napowietrznej,
tej 110, gdzie urządzenia końcowe, czy urządzenia telefonii nośnej były znacznej mocy, bo chyba, o ile dobrze pamiętam, nadajnik był w mocy 10 watów. Trochę to musiało w to linię być wypromieniowane, żeby po drugiej stronie, mimo zakłóceń, zostało to odebrane i to mogło pracować. To były urządzenia wielokrotne, małej wielokrotności, generalnie od 3 do 12 kanałów. Jak wyglądała izolacja pomiędzy takim telefonem, bo powiem szczerze, no trochę obawiałbym się odbierać telefon, który połączony jest z linią 110 kV. No nie, on nie był bezpośrednio podłączony do 110, bo szczerze, ja bym też takiego telefonu nie chciał korzystać. Nie, tutaj musieliby się wypowiadać specjaliści o tych wysokich napięć, z tego co się orientuję, to do takiej linii był podłączony jakiś potężny kondensator, który to obniżał te napięcie do jakiejś wartości, czaperował właśnie tą linię. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że troszeczkę to działało inaczej, że ta drugim przewodem tej telefonii nośnej była ziemia. A więc tutaj jakoś to robiono, że te napięcie było obniżane do wartości bezpiecznej. Podejrzewam, że chyba jakieś tam po drodze jakieś zabezpieczenia też znajdowały się w postaci jakichś transformatorów czy logików bezpieczeństwa. Dokładnie niestety, ale od strony technicznej nie wiem, jak to było zrobione. Chociaż z daleka takie kondensatory widziałem. Tutaj warto wspomnieć jeszcze, jeżeli rozmawiamy o tych sieciach wydzielonych, że sieć kolejowa była całkowicie samowystarczalna, czyli praktycznie nas poprzez centrale, kable, stacje wzmacniakowe, urządzenia wielokrotne, oni dysponowali praktycznie z całą infrastrukturą własną, nie korzystali praktycznie biorąc z innych operatorów. No to tutaj rzeczywiście kolejowa sieć, nawet przy awarii sieci takich PSTN, takich powiedzmy krajowych, nadal mogła funkcjonować, nadal mogli koordynować pracę kolei. Tak, tylko że sieć kolejowa też tam się dzieliła na sieć ogólnodostępną, na sieci wydzielone, więc tych systemów łączności na kolei było znacznie więcej. W PSTN-ie, w publicznej sieci łączności, myślę, że ciężko byłoby obecnie znaleźć centrale biegowe, centrale Strougera, ale wiem, że posiadacie działające, zachowane części funkcjonalne centrali Strougera. Co udało się uruchomić i czy jest szansa, że wasze centrale mogą skomunikować się między sobą, powiedzmy międzymiastowo? No rzeczywiście zgromadziliśmy tych części na tyle, że można zbudować kilka modeli takich mniej lub bardziej złożonych. W tej chwili mamy działające dwa takie modele. Jeden jest u mnie, drugi u Bogusia. Natomiast jeszcze trzeci kolega buduje taki model w Krakowie. I z tego co wiem, ma to w tej chwili tak w takiej wersji na pająka też już poskładane. I plan jest taki, że te trzy centrale, te trzy modele będą ze sobą rozmawiały przy użyciu VoIP-a. Czyli wykorzystają linię VoIP-ową, która skończy się emulowanym podcem i potraktują to jako linię międzymiastową. Tak, można powiedzieć, tak, że tak to będzie docelowo najpewniej wyglądało. Generalnie założenie jest takie, że te centrale między sobą będą mogły wybierać numery, komunikować się. Coś na zasadzie emulacji systemu łączności kolejowej, czyli docelowo planujemy to zrobić w ten sposób, że wybierając połączenie z centrali do centrali, dostaniemy zapowiedź miejscowości, gdzie ta centrala się znajduje. Po usłyszeniu tej zapowiedzi będzie można wybrać numer abonenta. Naprawdę to nie zrobimy jakiegoś takiego abonenta testowego, żeby nam tutaj te telefony nie dzwoniły w domu. Lub ewentualnie kierunkowy do następnej centrali. O, to tak jak w rozwiązaniu kolejowym, bo tam można było rzeczywiście zadzwonić na następną centralę, a z tej centrali wybrać kolejną centralę w ruchu takim międzycentralowym. Tak, na centrali kolejowej można było oddzwonić całą Polskę i wrócić z powrotem do abonenta, który stał na tych obok. Takie założenie też chcemy zrobić, takie założenie mamy, jeśli chodzi o te nasze modele. Na szczęście wszystkie modele są systemu strożerowskiego, więc tutaj nie będzie pod tym względem problemów. Zostaje tylko temat rozwiązania sygnalizacji, żeby przetłumaczyć powiedzmy DTMF poprzez VoIP-a na sporo na DKB.
Czyli niejako będziemy musieli troszkę dostosować to, co już zostało zrobione, zresztą z twoją pomocą, bo u mnie ta translacja dekada w DTMF i DTMF w dekadę działa. No tam owszem, można mieć jeszcze jakieś tam pewne zastrzeżenia i pewno jakieś tam poprawki programowe będą tutaj konieczne, no ale temat chwilowo na razie poszedł na półkę z uwagi też na to, że te podzespoły, które mamy, no wymagają jednak przeglądu i regulacji. To są z jakichś tam starych zapasów i wymagają konserwacji odpowiedniej. Okej, okay. Jak będziecie robić połączenia międzymiastowe, to jak najbardziej to, co będę potrafił, to wam pomogę. To jest też dla mnie temat interesujący. Cieszę się, że udaje się zachować takie rozwiązania, które no, mogą być sporym zaskoczeniem dla osób, które na przykład zaczęły swoją przygodę z telekomunikacją od rozwiązań VoIP-owych. Pytanie, jaki sposób mogą się zapoznać z tymi rozwiązaniami? Wiem, że pojawiło się wiele, Alku, na przykład twoich publikacji na elektroda.pl, gdzie przybliżasz takie rozwiązania, czy pojawią się kolejne. W jaki sposób można się zapoznać z tym, co zachowaliście? Moim w ogóle takim marzeniem byłoby stworzenie takiego żywego muzeum, które by było w jakiś sposób publiczności udostępnione, ale to jest takie marzenie, myślę, że na następne lata, no bo to zarówno wtedy potrzeba odpowiedniego lokalu, dużego zaangażowania czasowego. Natomiast środków też oczywiście na pewno, ale tutaj wydaje mi się, że w dużej mierze ważne są chęci. W dużej mierze chęci decydują jednak i zapał. Środki też oczywiście są ważne, ale to nie jest wszystko. Natomiast tutaj tak planujemy, że jeżeli już te trzy centrale zepniemy razem, no to być może uda się jakoś też przez internet, poprzez kamery po prostu transmitować obraz i ci, którzy będą się na te centrale wdzwaniali, bo będzie można się z miasta też wdzwonić, będą mogli na żywo sobie zobaczyć wtedy pracę tych organów połączeniowych. Taki jest przynajmniej zamysł. A i warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli ktoś się dzwoni na centralę, to już się nie wydostanie, to się spokojnie. Nie da się tej centrali spakować. No tak, bo to jest w sumie, ktoś by chciał to spakować, to miałby bardzo duże problemy, bo to tylko można fizycznie. Do czego zmierzam, nie, jeżeli ktoś zadzwoni się na centralę, to z powrotem do miasta nie wyjdzie. No tak, czyli nie wygeneruje kosztów. Tych central po prostu się nie da skakować. No to jest takie prowokacyjne określenie, szczególnie jeżeli byście umieścili informację, zapraszamy do połączenia z centralą, której nie da się zhakować. No plany mamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Każdy model, warto Anek powiedzieć, że każdy model powstaje troszkę odmiennie. Każdy z nas ma inne podejście do robienia tego modelu, ale gdyby troszkę inaczej, ja buduję troszkę inaczej. Staram się budować ten model z zachowaniem jak największej ilości oryginalnych części. Ja jeszcze tutaj ostatnimi czasy dostałem taki kontakt na kogoś, kto ma części od central krzyżowych, ale raczej nawet jeżeli te części trafią do mnie, no to raczej nie będę budował jakiegoś modelu z wybierakiem krzyżowym, raczej po prostu pozostanie tylko eksponatem. Natomiast no te części systemu Strogera dają rzeczywiście realne możliwości złożenia działającego systemu. I tutaj można powiedzieć, że nawet trochę rośnie w miarę jedzenia, bo im tych części więcej jest dostępne, a trochę tego mamy w tej chwili, no to jest też taka pokusa, żeby taki model możliwości modelu zwiększać o kolejne różne właśnie moduły, podzespoły, co zajmuje też trochę miejsca. No niestety zajmuje to trochę miejsca i to jest hałaśliwe, bo trzeba wziąć pod uwagę, że centrale strożerowskie są dosyć głośne. No i to jest też jakiś problem, no bo przecież tego nie postawisz w salonie, no bo jak to będzie wyglądało, ktoś zadzwoni. No udało się nam, na szczęście, jak Alek wspomniał, zdobyć trochę tych podzespołów od centrali strożerowskiej i od centrali międzymiastowej, trzeba by naznaczyć.
Mi udało się zachować centralę abonencką, mało centralę automatyczną, samą, to jest ACA14. W ostatniej chwili ze stopni ją wyciągnąłem ze złomu. Mam zachowany w wybierach WK 610 praktycznie teraz nowy, który był jako wybierakiem zapasowym do centrali. Mam jakieś, powiedzmy, plany co do tego wibraka, chciałbym też zrobić na tym wibraku, czy się uda mi to, nie wiem, bo ciągle niestety opijamy się o potrzebne przekaźniki, a tego niestety jest coraz mniej, bo coraz trudniej jest zdobyć, a centrala zbudowana na przekaźnikach pochłania ogromne ilości. Teraz pokażę. Ja obserwuję to, co uda się Wam przygotować, to co umieścicie. Jeżeli będę potrafił, to również pomogę od strony integracji z VoIP-em. Dziękuję Wam za zabranie słuchaczy w podróż po etapach rozwoju i zmian polskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zarówno Alka pod nickiem AlekZ, jak i Bogusia pod nickiem Zutket znajdziecie na elektroda.pl, więc można też dopytać zarówno w temacie połączonym z tym podcastem o szczegóły, jak i w wątkach na elektroda.pl. Boguś, dziękuję za rozmowę, wspólne nagranie podcastu. Dziękuję bardzo. Alku, również dziękuję za rozmowę, ponowne wystąpienie w podcaście i jego realizację. Bardzo dziękuję. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.